Tak, wszystko jest dobrze, dobra ostrość. Czy słyszycie mnie? Słyszycie mnie wszyscy dobrze? Bo mam dla was bardzo ważną informację. Uwaga! Nowy odcinek Ukrytej Prawdy! Siemano, z tej strony Kuba Zuzak, witam was na kanale Kuba Zuzak. No i dziś, tak jak widzicie, właśnie po tym tytule i po tej zapowiedzi, myślałem nad tą zapowiedzią normalnie chyba z pół dnia. What? Możecie być ze mnie dumni. Dzisiaj Ukryta Prawda. Po prostu kolejny odcinek Ukrytej Prawdy, a odcinek zapowiada się taki. Chłop jest po prostu na sponsoringu. Znalazł sobie 60-latkę, chce się z nią ożenić, później żeby umarła i przejąć jej majątek. Czajcie to? Więc bez zbędnego pierdolenia przechodzimy do serialu. Od niedawna życie spokojnego i ułożonego 30-letniego magazyniera Pawła Bareńskiego zmieniło się. Miesiąc temu poznał na basenie Anitę, z którą właśnie spędził atrakcyjny weekend. Co to jest, jego matka? Ej, kochanie, nie rób tak. Chyba to nie jest jednak jego matka. Chociaż w sumie, co w rodzinie, to nie zginie. Bo za chwilę znowu wrócimy do łóżka, a ty prawdopodobnie się spieszysz. Nie strasz, nie strasz, bo się zesrasz. Nie, nie straj w tym momencie, będzie przypał trochę. Gdyby nie dzisiejsze posiedzenie zarządu, to w ogóle bym cię z łóżka nie wypuściła. Co, podobało ci się poranne budzenie? Poranne budzenie, ciekawe jak to poranne budzenie wyglądało. Wykupił jej patelnią i tyle. Dzisiaj byłeś wyjątkowo słodki. Starałem się. Zdecydowanie to nie jest jego matka. Zrobiłem ci kawę. Dziękuję. Proszę. Hej, co ci mówiłam na temat picia kawy? Aj, sorry, zapomniałem. Faktycznie, kawa tylko w filiżance. Co? Bo co, nie można się w kubku kawy napić? Jak będzie chciał, to nawet z wiadra będzie pił. Zero kubków. Tak? Tak. Dzisiaj po pracy zabieram cię na zakupy. Trzeba ci kupić kilka drobiazgów, bez których elegancki mężczyzna nie może się obyć. Sponsoring. Sponsoring jak chuj. Co mówisz o tym zegarku, który wczoraj razem oglądaliśmy? Każdy stylowy mężczyzna powinien mieć klasyczny zegarek. Ach, i tego też trzeba się pozbyć. No ale k***a, klapsa udała! Na rzecz eleganckiej bielizny. Daj spokój, Anita. Dla faceta najlepsze są bokserki. Nic nie uwiera, nie uciska, a tak poza tym to szkoda kasy. Nie dyskutuj ze mną. Nie dyskutuj ze mną! Nie dość, że jestem twoją matką, to jeszcze i kochanką! Nie wiem, co mam robić. No dobrze, pani prezes, ale najpierw pani zje śniadanie, żeby mieć siły do pracy, dobrze? O, proszę. Smacz tego. A ja lecę wziąć prysznic i za chwilę wracam. Uwielbiam Anitę. Zawsze miałem słabość do starszych kobiet z klasą. Kiedy ją poznałem, to nie wierzyłem, że ona się mną zainteresuje, ale stało się. Jesteśmy razem od kilku tygodni, a ja czuję, że jestem z dnia na dzień coraz szczęśliwszy. O, to jest miłość! Ja myślałem, że po prostu sponsoring, chyba że po prostu wali w i nie chce tego powiedzieć. W sumie, kto normalny by powiedział prosto z mostu, że to sponsoring, nie? Wiem, że on mógł być moim synem, ale jakoś to tak samo wyszło. 2 lata temu pochowałam męża, z którym przeżyłam wiele lat. Oprócz kilku koleżanek i firmy, moje życie było puste. Pawła poznałam na basenie, spodobał mi się i zaprosiłam go na drinka. Po wyjściu z domu Anity Paweł pojechał prosto do pracy. Mężczyzna jest magazynierem w hurtowni wielobranżowej. Ty, a co tą Michę cieszysz? A co? No może byś pomógł, a nie się kręcisz jak smród po gaciach. Zostaw mnie, znowu się zakochał. No nic, po prostu mam dobry humor i tyle. Tak? A gadaj, co to za jedno. No mów. Zaliczona? Co za łysy cham, nie? Padaj. No mów. No tak, zaliczona. Zadowolony? No, to pewnie jakiś pasztet. 100%. Joj, co za chuj, nie? No, odwal się. No, to pokaż zdjęcie. Nawet gdybym miał jakieś zdjęcie, to bym ci nie pokazał, złama się. Bo to pewnie nie jest taka liga, co moja Martusia. Ale... No dobra, panowie, no wracamy do roboty, no. Dobra, nie świruj. Tak. Powiedz. Dobrze się tam... Dobrze się tam... Co k***a? Co miałem na pił do drewna, czy co? O co ci chodzi? Ale ty głupi jesteś, nie? Bo moja Martusia, to ona jest taka w te klocki, że jak ja ją tak wezmę tutaj, jak ją złapię... To leciało w telewizji. Wracamy do roboty, mecz jest dzisiaj. Jak tego nie garniemy, nie obejrzymy. Racja. A ty, zakochaniec, łap ten wózek i zleć po następną partię, już. Do roboty. Debilgada cały czas o bzykaniu, chlaniu i piłce. W ogóle wkurza mnie to, że muszę pracować w takim miejscu, ale jak mi się za bardzo uczyć nie chciało, to mam za swoje. Teraz dzięki Anicie to poznaję lepsze życie i
i staram się podciągnąć. Zaraz po pracy Paweł pojechał do domu Anity. Mężczyzna jest podekscytowany zaplanowanymi na dzisiejsze popołudnie zakupami z ukochaną. No, no, nie powiem niczego sobie. Masz szczęście, dziewczyno. A ja ciągle jeszcze szukam. To się musi śpieszyć, kochana, bo wiesz, czas nam się kończy. Jaki tam czas nam się? Mi się nic nie kończy, słuchaj. Absolutnie dzień dobry. Nie. O, cześć, kochanie. Cześć. Poznam moją przyjaciółkę, Beata. Beata, bardzo mi miło. Witam, mi również. A z czego tak się śmiałyście, jak wchodziłem? Ten. Chuj to obchodzi, co podsłuchujesz? Takie babskie sprawy. Okej. Okay. Babskie sprawy. Ja. Nie, można przecież telefon wyłączyć, nie? Oj tam, no. Śmiałam się z Beaty, bo wiesz, czas szybko mija, a przy jej boku nie ma takiego ciasteczka jak ty. Ale jaj, ciasteczka, Jutro się zwaniamy i umawiamy na masaż. Okej. Okay. Ale przepraszam, że co? Że na jaki masaż ty się chcesz umówić? O, jakąś zazdrość tutaj widzę. Ale posłuchaj, kochanie, tobie nie jest potrzebny masaż, bo po co wydawać niepotrzebnie pieniądze, skoro w domu masz takie cudowne dłonie na własny użytek. Widzisz, jak mnie pilnuje? Nici z Poznania młodego masażysty. Słucham. Ale zazdrośnić! Zaraz jej chyba wyj***, nie? Oj, żartowałam, kochanie. Zbieraj się. Teraz idziemy na zakupy. Słuchajcie, puść mnie, kochana, na razie. Tak, jestem zazdrosny o Anitę. Nie chcę, żeby jakiś obcy facet ją dotykał. A jej koleżanka niech się lepiej zajmie sobą. Jak jest samotna, to niech sobie faceta znajdzie. Pierwszy raz widziałam go w takim bojowym nastroju. No, nie powiem, schlebia mi, że jest o mnie zazdrosny. Mój święty pamięci mąż wychodził z założenia, że jak już jestem jego żoną, to żaden mężczyzna na mnie nie spojrzy. Przy Pawle czuję się kochana i pożądana. Kurde, szczerze, to faktycznie jest chyba miłość. Z minuty na minutę wydaje mi się, że faktycznie nie są w sobie zakochani. Ale ja tu czuję jakiś haczyk, Po wyjściu przyjaciółki Anita zabrała Pawła na obiecane zakupy. Mężczyzna bez słowa sprzeciwu korzystał z hojności 60-latki. No i jak? No prawie idealnie. Ale szczerze, ten zegarek jest trochę za mały. Wolałbym trochę większy sikor. Trochę większy sikor. Śmieszne mnie takie odzywki. Ktoś kiedyś powiedział, że elegancki mężczyzna wyróżnia się tym, że w ogóle się nie wyróżnia. Zegarek jest bardzo dobry. Brakuje ci tylko... tego. No ale po co, Anita? Przecież ja i tak tego nie potrafię zapinać. Przestań, to bardzo proste. A zresztą spinkami można podkreślić swój styl. No okej. Ale... wiesz co, zastanawiam się, po co ty mi tak naprawdę kupiłaś ten garnitur. Przecież my nigdzie nie wychodzimy. Zaufaj mi. Kiedyś się przyda. A poza tym jesteś tego warty. Ale pamiętaj, tych kilka gadżetów nie świadczy o tym, że mężczyzna jest dżentelmenem. Ta książka pokaże ci, jak być mężczyzną z klasą w świecie opanowanym przez byle jakość. Gość będzie czytał, jak być chłopem. Proszę. No, dzięki. Na pewno przeczytam. Na pewno jakaś kobieta to doceni. Ale Anita, ja nie chcę, żeby jakaś kobieta to doceniała. Ja chcę, żebyś to była ty. Czy ty naprawdę nie rozumiesz, że ja ciebie kocham? No właśnie, ja nie wiem, czy to wszystko jest takie prawdziwe. Czasami, kiedy budzę się rano, to myślę, że czar pryśnie. W końcu ja mam 60, a ty masz 30. Jesteś 60! Co z tego? A ten francuski prezydent? Przecież jego żona była jego nauczycielką. Dobra, ale on ma 39. No i co? Anita, czy ty mi nie ufasz? No chcę ci zaufać, ale to musi potrwać. Zresztą udowodnij mi jakoś, że nie jestem na jeden raz. No okej. Jak? No chciałabym poznać twoją mamę. A jego matka jest pewnie młodsza niż ona. Nie ma problemu. Szczerze, już dawno chciałem cię z nią zapoznać. Zorganizuję to spotkanie z moją mamą. I nie ma dla mnie większego znaczenia, czy zaakceptuje mój wybór. Ja chcę, żeby Anita czuła się przy mnie bezpiecznie. Może nie mam kasy, nie obrzucę jej drogocennymi kamieniami i złotem, ale za to będę ją kochał, całował i starał się dla niej stać takim, jakim ona chce mnie widzieć. Dżentelmenem z klasą. Coraz bardziej się do niego przywiązuje. Łapie się na tym, że zaczyna mi zależeć.
Ciekawe, czy poważnie mówił o związku tej pary prezydenckiej. Przecież oni naprawdę się kochają, mimo różnicy wieku. Para resztę wieczoru spędziła w łóżku. Mężczyzna w doskonałym humorze wraca po pracy do domu. Zdał sobie sprawę, że odkąd spotyka się z Anitą, czuje się naprawdę szczęśliwy. Mama, da te siatki. No, nie są takie ciężkie, tylko niewygodne trochę. No, ale po co nosić, jak ja jestem? Pawełek, weź na mi się przyznaj. Masz jakąś dziewczynę, co? Mi się wydaje, że ta mamuśka jego jest w ch... młodsza niż ta jego dziewczyna. Na 100% tak zrobili! Ale jaką dziewczynę? Oj, synu, co to ja ciebie nie znam. Na noce do domu nie przychodzisz. A jak już jesteś, to taki zawsze elegancko ubrany, perfumy używasz. No to przecież nie dla kolegów. A skąd wiesz, że nie dla kolegów? Może dla kolegów? Od piwa. No dobra, jak zwykle mnie mama rozgryzła. No tak, poznałam taką jedną Anitę. Niedługo tobie ją przedstawię. No to super, bardzo się cieszę. Bo najbardziej to ja bym chciała, żebyś ty się wreszcie ustatkował. No spokojnie, jest na to szansa, ale my się znamy dopiero kilka tygodni. Ale... mamo, ty możesz być trochę zaskoczona. Zaskoczona? Dlaczego? Bo ta Anita jest troszeczkę ode mnie starsza. A ile? No... trochę. Bobie, mów prosto z mostu, a nie obwijasz bawełnę, nie wiem, a później są zgrzyty w rodzinie. Kilka lat. Kilka lat? Zresztą nieważne, to jest naprawdę wspaniała kobieta. Jak trochę, to nic nie szkodzi. Przecież miłość nie wybiera, tylko przyprowadź mi ją do domu szybko. Dobra, a mamo, a jest jeszcze woda w domu? Nie, nie ma, skończyła się. Dobra, to ja polecę do sklepu i zaraz wracam. No to wracaj szybko. Jestem taka zadowolona, że ten mój Paweł wreszcie sobie kogoś znalazł. Wiedziałem! Wiedziałem, że mam mniej lat niż ona! 5 lat młodsza! Lepiej to by wyglądało, jakby miały tyle samo lat i jeszcze chodziły gdzieś do szkoły razem, nie? To by był scenariusz. Bo tak, to cały czas spędzał z kolegami i tylko to piwsko chlał. A mnie się tak marzy, żeby go jeszcze w ślubnym garniturze zobaczyć. Trochę spanikowałem. Lepiej uświadamiać mamę tak stopniowo, bo za dużo wrażeń jak na jeden raz to nie jest dobry pomysł. Po obiedzie u mamy 30-latek pojechał do Anity. Mężczyzna zdał sobie sprawę, że coraz częściej tęskni za kochanką. Proszę. Słodziak. Wiesz co? Rozmawiałem z moją mamą o tobie. No? I ona chce ciebie poznać. Ale czy ty jesteś na to gotowy? Jestem. No a mama? Mama też? Jasne. Wiesz co, to ja może pójdę po wino. Okej. Boję się tego ich spotkania. Ale jak się powiedziało A, to trzeba też powiedzieć B. Mama sama chciała. Widziałam jego minę, jak zapytałam o mamę. Ja też mam tremę. Ale chciałabym poznać kobietę, która go wychowała. Liczę się z tym, że nie spodoba się jej mój wiek. Będzie mi wtedy przykro, to pewne. Paweł każdą wolną chwilę spędza z ukochaną. Wspólnie z Anitą ustalili, że za kilka dni odwiedzą jego mamę. Słuchaj, tak się cieszę, że udało mi się zdobyć te czerwone szpilki, wiesz. Do tego nowego kostiumu będą pasowały jak znalazł. Ja to mam nadzieję, że kiedyś zobaczę cię w łóżku w tych czerwonych szpilkach. W łóżku? W butach? Co ty jesteś pojebany? Co ci ciągle chodzi po głowie, chłopczyku? Tylko ty. Piękna jesteś, wiesz? Słuchaj, a może zjemy mule w tej włoskiej knajpce, co? Super. Podoba mi się. Okej. Anita? Tak? Posłuchaj, ja mam pytanie. No to pytaj. Czy ty pożyczyłabyś mi 200 zł? No pewnie, tylko musimy zatrzymać się gdzieś przy bankomacie, bo ja nie mam przy sobie gotówki. Okej. Dzięki ci bardzo. Wiesz, u mnie cienko z kasą, a obiecałam mamie, że po wypłacie kupię jej leki. No przecież powiedziałam, że pożyczę. Ładuj te torby, bo jestem bardzo głodna. O, siema stary. O, siema. Ja już mam w głowie, co tu będzie się działo. On jest chyba takim świntuchem i on coś będzie teraz pi***ł, nie? Jacek, to jest kumpel z pracy. Dzień dobry, Anita. Zakupy z mamą? przepraszam, ale bardzo się spieszymy.
Wiesz co, Jacek, pogadamy w robocie, okej? Okay? Nie, no jasne, jasne. Paweł, nie chwal się, że ma taką piękną mamę. Dziękuję. Dobra, Jacek, widzimy się w robocie, okej? Okay? Cześć. Nara. Poprowadzisz, syneczku? Już jest kosa, pierwsza kosa! Znałem się dopiero kilka tygodni, już jest pierwsza kosa! Okej. Okay. Słuchaj, ja tylko zarezerwuję stolik, tak? Zgrywałem się. A przecież od razu widać, że to nie jego matka. Zawsze wiedziałem, że z gościem coś jest nie tak, ale teraz już mnie rozwalił. Ja pieprzę. Ile ona może mieć lat? Ma hajs do zadbana, wiadomo, no ale na bank jest grubo po 50. To nie było miłe. Myślałam, że od razu przyzna się, że jesteśmy parą. Najwyraźniej się mnie wstydzi. Podczas kolacji Paweł przeprosił Anitę. Wyjaśnił jej, że miejsce, w którym pracuje, jest bardzo specyficzne, a gdyby koledzy dowiedzieli się o jego związku, na pewno by mu docinali. O, jest nasz amator starszych pań. Zamki ryj, głąbie. Przechodzona, ale całkiem zadbana, pewnie ma dużo kasy. Nie pchaj nosa w nic swojej sprawy, okej? Okay? Bo co, dasz mi w ryj fajt łapo? Nawet sobie porządnej laski nie potrafisz znaleźć, tylko bzykasz to stare próchno. Nie no, zresztą nie to obchodzi, z kim on chodzi. Zamknij się. Spokojnie, 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 panowie. No co, to jakiś jest zboczek jest, no. Niby taki ładny, ogarnięty, młody. Zamiast jakieś młode dupcie obracać, to prowadza się z tą starą babcią. Posłuchaj, nie znasz jej, to jej nie obrażaj. Anita jest wartościową kobietą z klasą, a nie jak ta twoja blachara Martusia. To mi się podoba, w końcu coś się dzieje. Dymy! Ty zaraz przesadzisz. Ej, co jest z wami? Ogarnijcie się. Ogarnijcie się, co jest z wami? Jeden z drugich. Weźcie do jakiejś roboty. Co jest? No co? Prawdę powiedziałem. Ta jego Martusia to pustak totalny. Jedyne, o czym potrafi pogadać, to tipsy. A na twarzy taka tapeta, że jakby to wszystko zmyć, to by człowiek jej nie poznał. Nie to, co moja Anita. Jest wykształcona, zna kilka języków. Po prostu mój ideał. Po spięciu z kolegą z pracy, Paweł do końca dnia się do niego nie odzywał. W domu czekał na telefon od Anity. Ta jednak dopiero kolejnego dnia zaprosiła mężczyznę do teatru. No ja tam chyba kino wolę bardziej. Zobaczymy, co powiesz po przedstawieniu. Gra tam taka młoda, śliczna aktorka. No, jak tak, to zmienia postać rzeczy. Paweł? Sama go podpuszczasz, a później No oj, Anita, przestań. Nie musisz być zazdrosna. Niczego się nie obawiaj, ja nie szukam innej kobiety. Przy tobie moje życie stało się istną bajką. Ja zobaczyłem, że można inaczej. Cieszę się. A poza tym chcę się tobie do czegoś przyznać. Tak? Postanowiłem pójść na studia. Dla ciebie. Żebyś w przyszłości mnie się nie wstydziła. To bardzo miłe, ale dla mnie nie musisz tego robić. Ja uwielbiam ciebie takim, jakim jesteś teraz. Dzięki. Będę o ciebie walczył. A w przyszłości zostaniesz moją żoną. Zobaczysz. Coś dziwna piosenka w tle leci. Coś tu jest nie tak. Posłuchaj. Mam jeszcze trochę czasu do przedstawienia, więc w teatrze jest taka świetna restauracja, która serwuje doskonałe wino. Mój ty mężusiu. Idziemy? Trochę zaskoczyły mnie te jego dalekosiężne plany. Ale w sumie muszę przyznać, że słodko mnie to jego zaangażowanie łechce. Ja nie znam takich słów. Dalekosiężne. Łechce. Koleżanki mi go bardzo zazdroszczą. W sumie to chyba chciałabym, żebym się kiedyś oświadczył. Tak ostatnio sobie siedziałem i myślałem, czym mógłbym zaimponować Anicie. I wykombinowałem te studia. Może wtedy Anita znalazłaby dla mnie jakąś lepszą pracę? Męczy mnie już przebywanie wśród roboli. Zasmakowałem życia w luksusie i nie chciałbym go zmieniać. 30-latek przez cały weekend był z Anitą. Oprócz zakupów i wizyt w drogich restauracjach, para większość czasu spędziła w łóżku. Poczekaj. Czego chcesz? Sorry za tamto, głupio wyszło. No dobra, zapomnijmy. Wiesz co, ja to myślałem, że ty jesteś debil, a ty jesteś cwany koleżka. Ile wyciągasz od staruchy? Ale no, szczerze, ja też tak myślałem na początku, co nie? Jak gadaliśmy na samym początku filmu, też myślałem, że to po prostu sponsoring, nie? A tu się okazuje, że to chyba faktycznie jest miłość. Ale poczekaj, o co ci chodzi, bo nie bardzo kumam. Dobra, weź, nie weź, nie gadaj głupot, no. Czytałem ostatnio w necie, że taki biznes ze starą babcią to jest całkiem opłacalny, bo można o niej wyciągnąć nawet mieszkanie. Wiesz co, Jacek, dałbyś już spokój, co? Więc nie bądź taki, no, ja wiesz, jak ja potrzebuję z Martusią tego mieszkania, no weź, stary, przecież ona na pewno jakieś koleżanki załatw coś.
tak, chłop ma ci załatwić mieszkanie po tym, co mu powiedziałeś w robocie, nie? Po starej znajomość. Posłuchaj, to Anita sama mnie wyhaczyła na basenie, a ja nie znam żadnych jej koleżanek. Wiesz co, cham jesteś. Cham jesteś, że koleżce ty chcesz pomóc, wiesz? Ty? A ty faktycznie? Musisz ją pukać? O, już jednak się tu repertuar zmienił. Ducho, bo może mieszkanie załatwię, to będzie milutki koleżka. Ale jak jednak nie poszło po jego myśli, to już i cham, prostak, świntuch. Siema. Czy ten koleś mógłby się raz na zawsze do mnie odwalić? Dlaczego miałbym mu w czymkolwiek pomagać? Niech spada na drzewo. Co on myśli, że może ze mnie debila robić? Przecież ja już dobrze wiem, po co on z taką babą się spotyka. Mnie nie oszuka. Ja muszę się tylko dowiedzieć, gdzie takie bogate babcie można spotkać. Bo jak je oskubać, to już doskonale wiem. Kolega z pracy jeszcze kilkakrotnie nagabywał Pawła, ale ten nie dał się sprowokować. 30-latek zaraz po pracy pojechał do Anity, która obiecała mu pasjonujący wieczór. Ostatnio wspominałeś, że chcesz ze mną spędzić resztę życia. Więc chyba czas, żebym wprowadziła cię na salony. No ale ty mówisz poważnie? Myślałaś o tym, żeby zostać moją żoną? Pamiętaj, że na przyjęciach wino najpierw polewa się panią. Później osobom starszym, a wreszcie gości, a na końcu wino pije gospodarz. Proszę, weź kieliszek. Uczcie się, uczcie, będziecie wiedzieć, jak pić wino. Znaczy, tu dużo osób może być niepełnoletnich, więc uczcie się, jak kiedyś pić wino. No nie, kochanie, ja już nie mogę. Proszę, chodźmy już do łóżka, co? Okej, ale najpierw powiedz mi, jaki to szczep. No okej. A co to jest, k***a, program jakiś bimbrownicy? Program winiarze? I? No. Merlo. Pudło. I nic ci z seksu. Dobrze, ty się ucz dalej. A ja lecę, mam zabieg odmładzający kawiorem. No ale nie możesz go zjeść w domu. Kochanie, tego się nie je, to jest na twarz. Zresztą chcę, żebym wyglądała na swoje lata. No ale kochanie, przecież ty pięknie wyglądasz. Lecę. Pa. Pa. Z jednej strony to bardzo ekscytujące być z Pawłem. Z drugiej strony boję się, że on mnie kiedyś zrani. Może się mną kiedyś znudzi i zechce mieć dziewczynę w swoim wieku. Ostatnio Paweł nie widział się z Anitą, bo ta wyjechała na targi kosmetyczne do Bolonii i nie zawsze ma czas na rozmowy telefoniczne z kochankiem. Nawet o tym nie myśl. Wariacie. No, Martusia to jest tylko moja. Wszyscy mi jej zazdroszczą. A tobie kto zazdrości tej staruchy? Ty. To było mocne, nie? Zaorany. Po prostu chłop zaorany. Grysie, o co chodzi? A nic, wiesz co, kolega się prowadza z taką 60+ i trochę łacha z niego drzemy, nie? O fuj, ja bym nie mogła. Starzy ludzie śmierdzą. Dobra, Jacuś, ja uciekam, bo pazurki jeszcze muszę zrobić. No, leć, zrób te pindziorki. Pa. Dobre panowie, a my do roboty. Chodź, Paweł. Ty, powiedziałbyś mi, jak poznać taką bogatą laskę, co? Czyli ty mi jednak naprawdę zazdrościsz luksusów, co? Dobrego samochodu, knajpek, bogatych prezentów. Wiesz co, żałosny jesteś. No to dasz ten kontakt? Spadaj. W życiu żadna kobieta na poziomie ani ty nie spojrzy na takiego gościa jak Jacek. Nie ma mowy. Ja się trochę naczytałem w necie, czego takie starsze panie oczekują od młodych chłopców i żeby sprostać ich oczekiwaniom, to trzeba się wysilić. Okej, chcę się ustawić przy Anicie, ale co w tym złego? No jednak tutaj te korzyści chcesz mieć. A czyli to nie jest do końca miłość jednak. Zaraz po przylocie do Polski Anita zadzwoniła do Pawła i poprosiła, żeby przyjechał po nią na lotnisko. W domu obdarowała kochanka kilkoma prezentami, a 30-latek zaprosił kobietę w sobotę na obiad do mamy. Dzień dobry, mamo. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę. Tak jak wam o tym mówiłem, o tej piosence w tle, nie? Że się zmieniła. Nie będę zadowolona! I zaraz po obiedzie jadę do klubu. Mówiłam się tam z przyjaciółkami. Ale co znowu? Pawełek, nakładaj.
Smacznego, pani. Dziękuję bardzo, ale proszę nie mówić do mnie pani. No, tak mi jakoś głupio. No ale dobrze. To powiem ci, że masz bardzo ładną garsonkę. Dziękuję bardzo, właśnie... A może się tutaj polubią jednak, może się tutaj jeszcze koleżankami zostaną. Ona będzie brała jego mamuśkę do klubów, jego mamuśka pozna jakiegoś młodego faceta. Kupiłam sobie w Bolonii. Generalnie to ubrań nie kupuję w Polsce. Nie dlatego, że są nieładne, ale niestety gatunkowo gorsze od tych zachodnich. No, możesz mieć rację, ja tam się na tym nie znam. Za granicą nigdy w życiu nie byłam. No raz. Mieliśmy z mężem okazję do Bułgarii pojechać, ale koniec końców nie było pieniędzy. Pyszne jedzonko, naprawdę. Naprawdę smakuje pani? To znaczy, przepraszam, tobie? Tak, bardzo. Dawno nie jadłam domowego jedzenia. Paweł kilka razy wspominał, że świetnie gotujesz. A w ogóle to bardzo dobry chłopak. No i co najważniejsze, bardzo dobrze wychowany. Dziękuję. Sama go wychowywałam. Mąż odszedł do młodszej. Przepraszam. Pójdę sprawdzę, czy ciasto ostygło. Paweł, gdzie jest łazienka? Pokażę ci. Widziałam, jak ta kobieta na mnie patrzyła. Oni z tą kamerą jej tam do kibla weszli też? Niby stara się być dla mnie miła, ale trudno nie zauważyć, że chętnie pozbyłaby się mnie nie tylko z domu, ale również z życia jej ukochanego synka. No przykro mi, bo coraz bardziej zaczyna mi zależeć na Pawle, a ona na pewno będzie go odwodzić od tego związku. Co to ma znaczyć? On chyba jakiś żart sobie ze mnie zrobił. Jak tylko ona wyjdzie, Paweł będzie musiał mi to wszystko wytłumaczyć. Jak ona tylko wyjdzie, to Paweł będzie miał walkę po łebie. Podczas obiadu Paweł czuł, że atmosfera jest bardzo napięta. Mężczyzna zdaje sobie sprawę, że nie uniknie trudnej rozmowy z mamą. On sprowadził Anitę do samochodu. No i widzisz, mamo, wszystko jej smakowało, a tak się martwiłaś. Do jasnej cholery, co to ma być? Ale o co ci chodzi? Myślałam, że się polubiłyście. Przecież dobrze wam się gadało. Ile ona ma lat? 50 parę? To co, już nie ma w Warszawie dziewczyn w twoim wieku? Mamo, ty nic nie rozumiesz. Daj mi tą szmatę, to wszystko powycieram. Zostaw to. Mamo, ale co ci ugryzło? Przyznaj się, utrzymankiem jesteś. Mamo. Gołym okiem widać, że ta baba ucieka pieniędzmi. Na to poleciałeś? Spokój się. Masz nią zerwać, rozumiesz? Co by rodzina powiedziała, gdyby się dowiedzieli, że męską prostytutką jesteś? O nie wiem, co powiedzieć. Mamo, ta kobieta może mi pomóc w życiu, a ja chcę to wykorzystać. Co ty planujesz? Zobaczymy. Na razie jest mi wygodnie. Złamał mi serce. Ja wiem, że w domu nigdy się nie przelewało, ale szacunek był, miłość, wartości prawdziwe, a on sprzedał się dla pieniędzy. A ja naprawdę myślałam, że poznam dziś przyszłą synową, że o ślubie porozmawiamy, o wnukach. Paweł nie przyznał się Anicie, że mama zażądała, by z nią zerwał. Dziś umówił się z partnerką, że odbierze go po pracy. Ja na pewno nie skorzystam. Ale ja naprawdę wiele Łysy już bajeruje, nie? Ten Łysy to jest też niezły chuj. A teraz brakuje, żeby ta jego Martusia, tak? Martusia tu wbiła, nie? I zaczęła ją wąchać, bo wiedziała, że sparzy by ci śmierdzą. Trafię. Słuchaj, nie pożałujesz tego. Przecież poszła ci prawdziwego faceta. Coś ty powiedział? Uspokój się! Paweł! Jeszcze raz cię przy niej zobaczę, to pożałujesz, rozumiesz? Zobaczymy, kto pożałuje, dupku. Czego od ciebie chciał? Niczego. Ile ten chłopak ma lat? A co ciebie to obchodzi? Zaczyna się coraz mocniej robić. No mówię, jak tu się nikt nie będzie napier... To ja nie wierzę w ten serial. Chcesz już mnie na młodszego wymienić? Sorry, pudło, bo Jacek jest ode mnie o rok starszy. Wygląda na młodszego. No i co z tego? No i dobra, kotek. Nie dąsaj się już. Wsiadaj, jedziemy do mnie, okej? Okej. I pamiętaj, bądź dzisiaj grzeczny, bo zadzwonię do Jacka. To nie było śmieszne. 30-latek zapomniał już o incydencie pod firmą, a Anita zapewniła go, że jest szczęśliwa w ich związku i nie zamierza niczego zmieniać. No bardzo, dawno nie śmiałam się tak na komedii. No zawsze ci mówiłem, że bardziej wolę kino niż teatr. O, ty mój znawco. Lepiej powiedz mi, jakie winko pijesz? Chardonnay, to łatwizna. Boże, jak ja cię uwielbiam. Wiesz, Anita, dobrze mi z tobą. I w dupie mam to, co ludzie o nas pomyślą. Wiesz, żałuję, że mam tyle lat. Przestań.
Pięknie wyglądasz. No, dzięki. Anita. No? Posłuchaj, tylko nie zrozumie źle i nie wyobrażaj sobie Bóg wie czego. No mów, o co chodzi. Czy ty pożyczyłabyś mi 3000 złotych? Zaczyna się. Ja i Łysy wiedzieliśmy, o co chodzi, nie? Czyli ja byłem głupi, bo myślałem faktycznie, że to jest jakaś miłość. I Łysy też wiedział. A ten Łysy to ma jednak łeb na karku. Paweł, wydałam na ciebie w tym miesiącu ponad 5000, no to chyba wystarczy, prawda? Dobra, zapomnijmy o tym, nie było tematu. Jakoś sobie poradzę. No dobra, ale powiedz, na co ci potrzebne są te pieniądze? Na studia. Rok się już zaczął, a oni mi powiedzieli, że jak chcę, to mogę jeszcze dołączyć. O czym ty mówisz? Jakie studia? Zarządzanie. Kończę się licencjatem, a ja chciałbym, żebyś była ze mnie dumna. A ty się kombinujesz, a zresztą ty się zachowujesz, jakby to była twoja matka. Wiesz, to by była taka pożyczka, a w przyszłości ja bym ci to wszystko oddał. W pierwszym momencie przeszło mi przez myśl, że chce wyłudzić ode mnie pieniądze. Ale jak powiedział mi o swoim planie, to zdębiałam. Bardzo chciałabym, żeby się kształcił. To taki zdolny chłopak. Trochę ściemniłem z tymi studiami. Po prostu potrzebuję gotówki i trochę luzu. Powiedziałbym, że mam studia, a tak naprawdę poszalałbym gdzieś w klubach. Bo szczerze, trochę mi tego brakuje. Paweł przyszedł do pracy w dobrym humorze. Anita obiecała mu przelać dzisiaj całą kwotę, o którą poprosił. Słuchaj, jeżeli jeszcze raz robisz tak jak wczoraj, to pożałujesz. Wesoła, co on ci zrobił? Ty wyglądasz w ogóle jak Jason Statham. Co on ci niby zrobił? Ty się przy***asz do jego dziewczyny. Weź się odczep ode mnie, człowieku. Załatw mi na miarę na bogatą babę. Słuchaj, ja nie jestem żadnym sutenerem. A poza tym ty co, chcesz zdradzić tą swoją Martę? To nie jest zdrada, to jest interes. No ciekawe, czy twój jedryny tyłeczek też tak samo pomyśli? Ty, synek, co ty straszysz mnie? Posłuchaj, dobra, pogadam z Anitą, ale... No bo ona na pewno ma jakieś te swoje samotne koleżanki. Tylko ma być bogata. Okej, rozumiem. Dobra, czyli co, rozumiemy się, tak? Dobra, tylko daj mi trochę czasu. Ja muszę jeszcze urobić Anitę. Jeszcze ją tak urobisz, że ona z Jasonem Stathamem będzie. I ty będziesz płakał w poduszkę, a Łysel ją będzie tam zgadywał wina. Żeby ona mnie w końcu zaprowadziła do tego swojego klubu, gdzie spotyka się z tymi przyjaciółeczkami. Dobra, tylko żebym długo nie czekał. Dobra, weź wyluzuj. Boże, co za pacan z tego Jacka. Uparł się tak, że do niego nic nie dociera. No dobra, zapytam Anitę, czy nie chciałaby poznać go z jakąś tam swoją koleżanką. One faktycznie wszystkie są bardzo bogate. No, ja myślę, że dogadaliśmy się już z kolegą, nie? A z Martusią już rozmawiałem na ten temat i ona nie ma nic przeciwko temu. Co? Ale że ludzie w ogóle się na takie coś zgadzają. Ja nie czaję tego. Ważne, żeby ją kochał i wycisnął dla niej jak najwięcej hajsu. Mężczyzna przez cały dzień zastanawiał się, jak przekonać Anitę, żeby poznała go z jej przyjaciółkami. Pod koniec pracy zadzwoniła do niego mama i poprosiła, żeby przyszedł do niej, bo potrzebuje pomocy. Zobacz, kto nas odwiedził. Pamiętasz Jezunię? Cześć. Córka Mamzelskich. Babcię przyjechała odwiedzić, to zaprosiłam ją na chwilkę do nas. Tak się fajnie kiedyś razem bawiliście. Na stare dzieje. Ja p***ę, jeszcze teraz jego mamuśka go będzie swatać, nie? Z jakąś Izunią. Idź, umyj ręce i siadaj z nami. Ciasto takie pyszne mi wyszło. Kawę ci zrobię. Iza, przepraszam, ale ja muszę na chwilę z mamą porozmawiać, okej? Okay? Mamo, mogę cię prosić do kuchni? Ale Paweł... Mamo, przypomniałem ci, że ja już jestem dorosły i że sam zarabiam na swoje życie. No, niestety wiem nawet jak. Mamo, ja cię proszę, ty się nie wtrącaj w moje sprawy, jasne? I daruj sobie to swatanie. Poza tym, ta dziewczyna mi się zupełnie nie podoba. Stara, to ci się podoba? Dzięki niej to przynajmniej będę miał łatwe życie i nie będę musiał pracować przez całe życie w tej zasranej hurtowni. W końcu będę miał na swoje zachcianki, będę mógł sobie kupić motor, samochód, a no i ogólnie będę bogaty. Paweł, czy ty ją w ogóle kochasz? Mamo, ja ciebie proszę, ty nie układaj mojego życia, okej? No nie tak cię wychowałam, synu, nie tak. Mam nadzieję, że ona się tobą szybko znudzi. I wyrzuci cię jak zużytą rzecz. Mhm. Tylko informuję cię, mamusiu, że ja zamierzam się jej oświadczyć. A potem weźmiemy ślub.
Jeżeli dobrze to rozegram, to wszystko odbędzie się bez podpisania intercyzy. Ze swoją rodzoną mamą tak gadać? Ja bym już mu w pysk na otwarciu dał, nie? Tak go lubię! Spieszcie, a teraz, mamusiu, leć sama zabawiać swoją Izunię, a ja lecę do Anity. Pa. Trzeba kuć żelazo, póki gorące. Anita już na maksa się we mnie wkręciła. Dzisiaj, jak wychodziłem z pracy, napisała mi SMS-a, że zrobiła mi już przelew. Śmieszna jest to moja mama. Kocham ją, ale jeżeli myśli, że będę się spotykał z jakąś koleżanką z dzieciństwa, to się myli. To nie może być prawda. Jaki ślub na Boga? Przecież jak ja się pokażę rodzinie z taką synową? Wyśmieją mnie. Nie, ja muszę coś z tym zrobić. Tylko co? Anita z zaskoczeniem odebrała dziś telefon od matki Pawła. Kobieta poprosiła ją o spotkanie. Nie, no bez jaj, nie. Zostaw, niech se robią, co chcą, jeszcze ty się w to namieszasz, on później ciebie będzie nienawidził. Co wy robicie? Myślisz, że to będzie lepsze? On cię znienawidzi do końca życia przez to. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę. Trudno tu trafić. Zastanawiam się, skąd pan ma mój numer? A, bo... spisałam z telefonu Pawła. Przepraszam, ale on o tym nie wie. Nie szkodzi. Wejdźmy. Nie, nie. Ja tylko to powiem i pójdę sobie. Bo ja panią błagam. Jak matka, niech pani zostawi mojego syna w spokoju. Przecież on młody jest. On rodzinę powinien założyć. Dzieci mieć. No a z panią to raczej niemożliwe. Niestety, ale spodziewałam się tej rozmowy. On jest z panią tylko dla kasy. Widzę to. Proszę pani, Paweł jest dorosłym mężczyzną. A poza tym powinna pani docenić trud włożony w Pawła. Jest dobrze ubrany, je w dobrych restauracjach, zainwestuje w jego edukację. Słucham? No, zapłacę mu za studia, na które się wybiera. Kto? No jak to kto? No Paweł. Paweł? Co za bzdura. Przecież Paweł nawet matury nie zdał. Ale szczerze, ja miałem tak mówić. A, na studia idzie, a pewnie matury nie ma. Zapomniałam wam to powiedzieć, nie? To, czyli co, okłamał mnie? No tak, okłamał cię! Dojście mi siano, czaisz? Najwyraźniej. Liczę na to, że wreszcie ta baba otworzy oczy i zrozumie, że mój syn jej nie kocha, tylko kasę od niej ciągnie. Liczę na to, że rzuci go w diabły i skończy się ten mój koszmar. Nie podoba mi się to, co usłyszałam. Czyżby Paweł kombinował coś za moimi plecami? Nieładnie. Ciekawe, na co mu były potrzebne te pieniądze. Muszę się tego dowiedzieć. Podczas przerwy w pracy Paweł zadzwonił do 60-latki, licząc, że ta zgodzi się z nim dzisiaj spotkać. Teraz coś czuję, że jak ona się o tym dowiedziała, to on, gdy wróci do niej do domu, to ona będzie w łóżku z tym Jackiem. Anita zaprosiła go do siebie. Co się stało? Bo jakoś tak dziwnie brzmiałeś przez telefon. Paweł, wiem, że nie wybierasz się na żadne studia. Nie zdałeś nawet matury. Ale skąd ty o tym wiesz? Na co ci były te pieniądze? Kurde, Anita, no... nie wiem, jak ci to powiedzieć. Po prostu nie kłam. Twoja mama była tu dziś i uświadomiła mi, że mnie oszukujesz. No... trudno stało się, to powiem tak. Potrzebowałem tej kasy, ponieważ chciałem się tobie oświadczyć, a nie miałem pieniędzy na pierścionek. O k***a, wybrnął. Nie spodziewałem się, że takie coś wymyśli, nie? Ale k***a, wybrnął, serio wybrnął. Nie lubię gościa, ale k***a, ma łeb na karku. Naprawdę? Tak. Chciałeś mi się oświadczyć? Anita, zrozum, że ty jesteś kobietą mojego życia. Ja przepraszam cię za to, że moja mama wszystko zepsuła, bo miało być wino, miało być romantycznie, miało być kwiaty, pierścionek, miał być seks do rana, a teraz... Taki kochany jesteś. Posłuchaj, ja wiem, że ja może teraz nie mam pierścionka, ale chcę to zrobić w tym momencie. Anita, zostaniesz moją żoną? Tak, zostanę. Posłuchaj, przejdźmy do jadalni.
Zamówiłam polędwiczki w sosie kurkowym. Ohoho, fiu, fiu, fiu. Fiu, 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 oczywiście, bo nie można zjeść kanapki ze smalcem, tylko trzeba jakieś polędwiczki w sosie kurkowym. Fiu, fiu, fiu. Z mojej ulubionej restauracji. Otworzymy dobre winko i uczcimy to, co? Dobra, ja tylko umyję ręce i za chwilę do ciebie wracam. Okej. Dobrze. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Nie potrafi mi się oprzeć. Dokładnie tak, jak myślałem. Weźmiemy ślub, potem dostanę dostęp do jej konta, może założę jakąś firmę, a za 5 lat się rozwiodę i będę wolny i bogaty. Teraz Paweł poczuł się jak prawdziwy król życia. Jego marzenia powoli zaczynają się spełniać. Dzień dobry. A co to, Anita? Nie mówiłaś, że mamy gości. Pokażesz mi swój dowód? No tak, ale po co? Co, wziął jakiś kredyt na nią, czy co? Nie bój się. Zawsze byłeś zazdrosny o to, że spotkam się z koleżankami z klubu. Oto one. To co, pokażesz? No tak, tylko że ja dalej nie rozumiem po co. Proszę. Dziękuję. Ha! Dziewczyny, 15 marca 1987. No, brawo, wygrałaś! Super! Ach. No, przepraszam was, chłopcy, ale jeśli myślicie, że jesteśmy takie głupie, że nie wiemy, że chodzi wam tylko o naszą kasę, no to myliliście się. Czyli jednak nie będzie oświadczeń. No, ale Anita, posłuchaj, to nie jest tak, jak ty mówisz. Pawełku, przedstawiam ci nasz klub szalonych 60. Jaki klub? Klub szalonych 60? 60! Beatkę już znasz? No to jest Iwona. Dzięki tobie wygrałam bajeczną tygodniową wycieczkę na Bahama do luksusowego hotelu spa. Anita, przepraszam, czy ty możesz mi powiedzieć, o co tu chodzi? Kilka miesięcy temu podjęłyśmy zakład. Wygrywa ta, która wyrwie najmłodszego kochanka i trzyma go przy sobie przez miesiąc. Jaki plot twist, ja p***ole! To ja myślałem cały czas, że on ją w***** robi, a tu się okazało, że na odwrót. Ale powiem szczerze, że dobrze mu tak. Jesteś najmłodszy, skarbie. Dziękuję. Nagrody możesz nie oddawać mi tych 3000 i zatrzymać wszystkie prezenty. Związek nasz uważam za zakończony. I nasz również. Chyba sobie żartujesz. Panu już dziękujemy. Jesteście wszyscy tyle samo warci. Możecie iść. A my właśnie zaczynamy imprezę. Pa, pa. Pozdrawiam dziewczyny. Dziewczyny. Wypij. Albo ty jemu, albo ona tobie. No proszę, niech się coś dzieje tu, no. Szlak by to trafił. To nie tak miało być. To ja miałem ją przekręcić. Co ja do cholery zrobiłem źle? Niech to diabli, to była moja najlepsza zdobycz. Paweł to taki typ uroczego cwaniaka. Był łatwym łupem, dlatego wtedy podrywałam go na basenie. Czułam, że to uczucie nie jest prawdziwe. Instynkt mnie nie zawiódł. Czy ci mężczyźni myślą, że my naprawdę jesteśmy takie naiwne, że wierzymy we wszystko, co nam mówią? To jest dziwne. Dlaczego ty mówisz, że instynkt ci nie zawiódł, jak się w sumie nie dowiedziałaś i nie udowodniłaś tego, że chcecie na siano? Dziwne to jest. Paweł długo nie mógł pogodzić się z tym, że 60-latka zabawiała się jego kosztem i go wykorzystała. Z drugiej strony rozumie, że on sam nie był bez winy. O, dzień dobry. O, jaka niespodzianka. Dzień dobry. Widzę, że życie nadal płynie. Ja chyba powinienem ciebie przeprosić, bo wiele tobie zawdzięczam. Oj, przestań. My wtedy was też paskudnie potraktowałyśmy. Gratuluję. Chłopiec czy dziewczynka? Nie, ona po prostu lubi sobie troszkę zjeść. No i to na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Łapeczka zostawiona, subik z dzwoneczkiem zostawiony. Ja się z wami teraz żegnam, życzę wam miłego dnia, bo lecę teraz dołączyć do klubu szalonych 60. Trzymajcie za mnie kciuki. Siemaneczko, elo!